Szczęść Boże, w czwartą niedzielę wielkanocną. Nikt nie może Cię zastąpić, bo jest to niewykonalne. Taka osobowość, taki charakter, takie cechy, jakie masz, posiadasz tylko i wyłącznie Ty. Tak więc jesteś wyjątkowy. To pierwsze przesłanie z dzisiejszej lektury. Między nami a Bogiem jest wyjątkowa zależność, która trzyma mnie przy Nim. Właściwie to ja mam schronienie w Jego ramionach. Nikt nie jest mnie w stanie wyrwać z tych ramion. Ani żaden człowiek, ani sytuacja. Nawet diabeł nie ma takiej mocy. Jedynie tym, kto może mi to wszystko popsuć, jestem ja sam. Samodzielnie mogę powiedzieć Bogu, że już mi się znudziło. Bo teraz to ja chcę coś innego robić, niż Go słuchać, naśladować. Tym samym wyłączam się z tego Bożego statka. Święty Paweł ujął to w takie słowa: należało głosić Słowo Boże najpierw wam. Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan. Słowo powinno nas poruszać, bo taka jest jego rola, ale nie powinno nas oburzać, o ile chcemy dzięki temu Słowu osiągnąć szczyty świętości. Sam Jezus powiedział dziś: moje owce słuchają mojego głosu, a ja znam je. Idą one za mną, a ja daję im życie wieczne. Co jeszcze Bóg może człowiekowi zaproponować, skoro ogołocił się ze wszystkiego? Oddał nam całą ziemię w posiadanie, którą nie zawsze dobrze użytkujemy. Oddał nam proroków, którzy zapraszali do zmiany życia, ale nie słuchano ich. Oddał nam swojego jedynego syna, którego zabito, bo zabrakło w ludziach wiary i ufności. Jeśli więc ktoś rezygnuje z bycia przy Jezusie, to rezygnuje także ze wszelkich przywilejów. Jeśli ktoś wybiera inną drogę, to odcina linę, która trzyma przy Bogu. Być w rękach Boga wcale nie oznacza, że On ogranicza moje życie. To wiedzieć musimy, że między nami a Jezusem, dobrym pasterzem, istnieje taka osobowa, intymna relacja. Dla Jezusa nikt nie jest częścią tłumu. Jednym z wielu, pionkiem na szachownicy, którego można bez trudu zastąpić innym. Każdy jest jedyny, wyjątkowy, niepowtarzalny. Nie istnieje człowiek przeciętny, typowy, standardowy. Mądrość ludowa głosi, że Bóg stworzył człowieka, a potem wyrzucił matrycę. Czyli każdy z nas jest jedynym egzemplarzem i otrzymuje od Boga swoiste talenty i misje. Jezus dzisiaj jawi się jako pasterz, a pasterz w Palestynie woła owce po imieniu. Zbierano na noc z różnych stad te owce, umieszczano w zagrodzie. Ale rano, chociaż są dzisiaj wymieszane, idą za swoim pasterzem, którego głos znają. Nie mylą się. W poranek wielkanocny wystarczyło jedno słowo Jezusa skierowane do kobiety: Mario, a ona natychmiast rozpoznała swojego Pana, bo powiedziała: Rabbuni. Każdy z nas przez to, że jest człowiekiem i został stworzony na obraz Boga, potrafi rozpoznać Jego głos i pójść za Nim. Bóg, który każdego z nas stworzył, zna nas najlepiej i mówi do mnie inaczej, i do Ciebie mówi inaczej. Wszystko po to, żeby jak najlepiej trafić i do mnie, i do Ciebie. Kiedy wsłuchujemy się w ten Boży głos, to zrozumiemy także, że On nas zachęca do pasterzowania. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za innych. W małżeństwie za drugą osobę, za rodzinę, za przyjaciół, bliskich. Jako ksiądz czy zakonnica za szerszy krąg osób. Każde powołanie jest podjęciem odpowiedzialności osobowej i uczuciowej, a wszystko powinno być podsycane przez miłość. Nasza realizacja tego powołania jest takim papierkiem lakmusowym tego, jak my słuchamy Jezusa. Mogę być pasterzem pełnym miłości, który nie spełnia swoich zachcianek i nie szuka zaspokajania swoich potrzeb i w zupełności oddaje się swojej misji. Ale mogę też być takim najemnikiem, który wszystko robi z przymusu, a tym samym rozprasza. W dniu dzisiejszym, kiedy rozpoczynamy tydzień modlitw o powołania, nie tylko prosimy o tych, którzy już mają się podjąć tego przygotowania do kapłaństwa, ale prośmy, by oni mocno stąpali po ziemi i mieli otwarte uszy na słowa Jezusa i serca na ludzkie sprawy. Problemów nigdzie nie brakuje. Tych, którzy oczekują na dobre słowo, jest także mnóstwo. Tak więc jesteśmy w rękach Boga i nikt nas z tych rąk nie wyrwie. Niezależnie od tego, czy śpiewasz w scholi, czy służysz przy ołtarzu, czy na mszy stoisz w przeciągu kościoła, czy też może od kilkunastu lat omijasz ten budynek szerokim łukiem. W każdej chwili możesz usłyszeć Jego głos, pójść za Bogiem i mieć życie wieczne. W
wszystkim, co w tym nas łączy, jest nasza wyjątkowość. Szczęść Boże.